Cześć, siemanko, ja jestem Misaga i dzisiaj zobaczycie na moim kanale najnowsze laleczki Nanana Surprise. Są one od twórców LOL Surprise, więc no wiecie, musiałam to otworzyć, bo jestem po prostu największą fanką LOL Surprise i oprócz samych laleczek ma też być tutaj jakiś wybuch konfetti. W środku tego opakowania był taki ładny woreczek i tutaj czuję już jakieś fajne rzeczy, ale najpierw musimy go napełnić powietrzem i dostaliśmy też do tego taką specjalną słomkę, którą musimy gdzieś tutaj włożyć w jakąś dziurę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych laleczek, to wejdźcie koniecznie na ich stronę nananasurprise.pl, macie link w opisie i na tej stronie oprócz różnych ciekawostek na temat właśnie tych lalencji znajdziecie też konkurs. Konkurs startuje 14 lutego, czyli teraz już w ten piątek, a ja teraz zabieram się za kolejny wybuch konfetti, bo jak już tutaj nasyfiłam, to trzeba nasyfić więcej. Uwaga, uwaga! Strzelam sobie teraz konfetti prosto w twarz, więc proszę zostawić łapki w górę i subskrypcję za to moje poświęcenie, bo robię to dla was, żebyście mogli się ze mnie pośmiać. Uwaga, uwaga! Ła! Mam pomiędzy, że pluję konfetti! Co się tu dzieje? Zobaczmy w końcu, co tutaj w środku tego wielkiego balona będzie się kryło i wow! To jest lalka? Nie, tutaj chyba w środku będzie lalka, a to jest, nie wiem, jakaś taka portmonetka albo coś po prostu bardzo ładnego i mięciutkiego, ale jaki czaderski tygrysek! Ojej, jak ja lubię takie rzeczy. Zobaczcie, tutaj mamy nawet zawieszkę, czyli pewnie możemy sobie to przyczepić na przykład do torby albo do plecaka i coś sobie w tym trzymać. Tu widzę, mamy też listę, ale ją zobaczymy sobie później. No dobra, i co tutaj będzie w środku? Chodź tu do mnie, lalencjo. Może lalka będzie, wiecie, w jakimś stylu tygryskowym, tak by pasowało, ale no nie wiem, nie mam pojęcia, co tutaj będą za lalencje w środku. Wow! To jest chyba chłopak! Wow! Z jakiego dziwnego tworzywa, w sensie materiału, jest ta lalka, bo ona niby jest miękka, ale taka też trochę twarda. Pierwszy raz w życiu mam w dłoniach taki produkt, taką lalkę. Tutaj fajne skarpetki, majciochy. Zobaczcie w ogóle, jak ma ładnie, szczegółowo wykonaną twarz. Tu ma plasterek, pewnie mu pryszcz na nosie wyrósł, dlatego pewnie plasterek nosi. Mój brat tak robi. Czapki widzę, że nie można mu ściągnąć. Tutaj tą metkę na pewno będę musiała mu obciąć. O! I na majtach ma tygrysa! Na tyłku! Wielki tygrys! Głowa tygrysa! No dobra, słuchajcie, z tego co wiem, to tu jeszcze mamy, o, jakieś saszetki i chyba on dostanie jakieś ciuszki, prawda? Bo nie możesz być taki, wiecie, półgoły prawie. Jestem też w ogóle bardzo ciekawa, jak on ma na imię, ale to na pewno będzie na tej liście, więc zaraz sprawdzimy, ale najpierw go ubierzmy. Wow, jakie buty czaderskie! I tutaj ten tygrys, ulala, chodź, dawaj nogę. No to teraz zobaczmy jeszcze kolejną saszetkę i tutaj na 100% będzie ciuszek. Będzie ciuszek? Jest ciuszek! O, i to dwa chyba już od razu. Bluzeczka i spodnie. Ej, słuchajcie, to mi się kojarzy z taką marką Supreme. Normalnie to logo wygląda bardzo podobnie i kolorystyka. Ale naprawdę bardzo ładna jest ta bluza, fajnie wykonana, tak też starannie. I jakie modnisie te spodenki. Zobaczcie, dziury tutaj mają. No, chłopie, będziesz chyba tutaj moje Lolo My God podrywał, coś mi się wydaje. Tak się prezentuje mój tutaj nowy tygrysi koleżka i wygląda naprawdę bardzo modnie. Modnie jest ubrany. Ja uwielbiam różne lalki właśnie kolekcjonować, gdzieś, wiecie, ustawiać na półce, ale tylko takie ładne, ładnie wykonane. No i na bank ten chłopczyk zajmie jakieś bardzo ważne miejsce na mojej półce. Jakie tutaj są ładne dziewoje i lisek i króliczek. A to co to jest? Misiu chyba, misiu? Z jednorożec? Wow, ale czad! I tu widzę, mam tego chłopaka i... I co? Kto to jest? To jest jakaś czarna owca?
Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli wiecie, co to jest za zwierzątko u tej dziewoi, to mi możecie napisać w komentarzach. A mój ziomeczek nazywa się CJ Cuddles. Chyba tak powinnam to przeczytać. No i słuchajcie, nie wiem, którą bym chciała lalencję trafić. Mamy jeszcze dwie do otwarcia, ale chyba chciałabym tą i tego liska, tak, bo liski są takie śliczne. O, tutaj są napisane o nim jakieś różne informacje, na przykład to, że ma 12 września urodziny, więc piszcie w komentarzach, kto ma tego samego dnia urodzinki. Ja mam 7 lipca, przypominam, może taka lalka trafi mi się z takimi moimi urodzinami. Na stronie Nanana Surprise też mamy co nieco o nim napisane. Mój ryk przekona cię, że zawsze wygrywam. A, czyli to jest, wiecie, taki chłopak, który lubi zawsze wygrywać. Sprawdźmy kolejną lalencję. Uuu, coś ładnego, różowego. Ojej, jakie słodkie, królik. To nie będzie, nie wiem jaka to będzie lalka, zapomniałam już jakie tam były lalki, ale wygląda pięknie, jaki wielki bani. Szybko tutaj wydostańmy lalencję, jaka to będzie. Wow, jakie majciochy i stanik w króliczki. Jakie włosy ładne, oh my god, jakie długie! Ale jej zazdroszczę tej czapencji, no nie wierzę, po prostu jaka śliczna. Jeszcze teraz przeczytajmy tutaj o niej informację i zaraz ją jeszcze ubierzemy. Jak się nazywasz, kobito? Jak się nazywasz? Aubrey Hert. Nie no, dobra, tak na pewno tego nie powinnam przeczytać. Ja jestem, słuchajcie, słaba z angielskiego, więc musicie mi wybaczyć. Zawsze miałam 2 albo 3 na koniec roku, ale wiem to, że urodziła się 12 kwietnia. No i zaraz jeszcze na stronie co nieco o tobie przeczytamy, ale najpierw cię ubierzmy. Wydaje mi się, że jej ciuszki też będą jakieś po prostu mega słodziutkie, takie wiecie, króliczkowe. No i co, miałam rację, ale jaja, ma normalnie t-shirt w króliczki, ale te króliczki to takie, zobaczcie, jakieś czarne oczy mają, trochę straszne, ale ładne. I jaka tutaj spódniczka ładniutka, chodź, ubieramy cię, kobieto. Brakuje nam jeszcze do niej tylko bucików i już będzie cała i gotowa, pani królicze serce. O, wow, oh my god, jakie to są piękne buty, w życiu takich pięknych laczy nie widziałam, wow, mają nawet z tyłu ogonek króliczy, nie no, to jest po prostu jakiś kosmos. No wow, ale się ślicznie prezentujesz, może będziecie, nie wiem, jakąś parą ze sobą czy coś, lubicie się? Chociaż nie, tygrys to chyba raczej by chciał zeżreć królika, no nie? No to chyba nie, chyba się do siebie nie nadajecie. A na stronie mamy napisane, że jest to dziewczynka, która lubi olśniewać. No to mam nadzieję, że za mocno nie olśnisz tygrysa, bo jeszcze cię upoluje. No to sprawdzam w takim razie ostatnią już lalencję. Z tego co wiem, Paweł Malinowski i Martyna Zabawa również otwierali te lalencje, więc koniecznie wejdźcie na ich kanały i sobie obejrzyjcie te filmiki. Podlinkuję wam je też w opisie. I zobaczcie, to jest lisek. Chodzi lisek koło drogi. Nie ma ręki ani nogi. Ej, zgadzałoby się to. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj te opakowania mają takie znaczki zawsze z przodu i te znaczki nam pokazują, jaka lalka będzie w środku. Zawsze przed zakupem możemy sobie sprawdzić tutaj na listę, jaka laleczka, jaki ma znaczek, no i później jak idziemy sobie do sklepu, to sprawdzamy tutaj z przodu pudełka ten znaczek i wtedy wiemy, jaka w środku będzie lalka. To jestem ja! Nie wierzę, to jestem ja! No dobra, takich długich włosów to ja nie mam, ale jaki piękny kolor! Ja czasami też potrafię sobie tak przefarbować włosy, że mam taki jak ona właśnie, ognistą czerwień. Ja nie wierzę, trafiłam samą siebie! Akurat takiego ładnego staniczka z jakimś tutaj, nie wiem, brylantem na środku to nie mam, ale ona wygląda praktycznie tak samo jak ja. Obcięłabym jej tutaj włosy i byłaby Miss Aga po prostu. No nie wierzę! Możecie w Nanana Surprise zdobyć Miss Agę, niesamowite. A jeszcze zobaczmy, jakie będzie miała ciuchy, czy coś takiego, co ja lubię ubrać na przykład. Pokaż, co tu będzie.
Nie, no dobra, takich futerek to chyba ja nie noszę, ale sukienki rzeczywiście czasami ubieram. Włosy tych laleczek są, słuchajcie, tak aksamitne, że mam ochotę cały czas je tak dotykać i głaskać i w ogóle... piękna jesteś, piękna, będziesz zajmowała honorowe miejsce na mojej półce. A teraz jeszcze bucioszki. Szybko, szybko, zobaczmy, co to za buty. Wyskakujcie. Wow, ja nie mogę, mają tutaj jakby mordkę liska. Dobra, to jeszcze teraz zobaczmy, kiedy masz urodziny i jak się okaże, że masz urodziny, chociaż w lipcu, to po prostu tutaj padnę z wrażenia, padnę. Roxy Foxy, o nie, no niestety, ona urodziła się 1 stycznia na nowy rok. Myślisz, że to tylko ubranie, ale mnie kręci zachwycanie. No, ja się tobą naprawdę zachwyciłam tutaj najbardziej z tych wszystkich lalek. Koniecznie też napiszcie w komentarzach, która dziewoja albo chłopak podoba wam się najbardziej. I oczywiście zajrzyjcie też koniecznie na film Pawła i Martyny. Zobaczcie, jakie oni trafili lalencje. Ale ja jestem z moich naprawdę bardzo zadowolona. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Bye, bye!